Historia parafii jest długa. Jabłonka jest jedną z wielu wsi, które są zgromadzone wokół macierzystego kościoła w Łynie. Kiedyś kapłani przyjeżdżali do Jabłonki na msze święte, które pierwsze były w garażu u pani Gołębiewskiej, a potem postanowili, aby pod wodzą księdza proboszcza starca wybudować swój kościółek. No i kościółek powstawał dzięki staraniom rodziny Dębskich, księdza Piotra Starca i oczywiście wszystkich tutaj parafian oraz licznie gromadzących się czy przyjeżdżających tu na wakacje tak zwanych letników. Większość to warszawiacy i mieszkańcy Mazowsza. I tak powstała świątynia, którą zadedykowano Przemienieniu Pańskiemu, ponieważ ksiądz Piotr Starzec pochodził z Cmolasu, a tam był piękny kościół Przemienienia Pańskiego. Ksiądz miał taki pomysł, żeby świątynia była również pewnego rodzaju wotum. Przed laty Karol Wojtyła jako profesor żeglował Łyną. W Kurkach została go wiadomość, iż został biskupem. Dlatego pomysłem księdza Piotra było, aby ta świątynia po latach była jakby taką pamiątką tych wydarzeń, że papież Jan Paweł II, dzisiaj święty, pływał tutaj naszymi rzekami. Tu zostały jego ślady, są zdjęcia z tych spotkań z młodzieżą, ze studentami krakowskimi, ze studentami lubelskimi i taka pamiątka, niewątpliwie jest to jakaś osobliwość, bo to żywa pamiątka po świętym. No, z osobliwości naszej krainy, siedmiu osobliwości, niewątpliwie uśmiecham się, ale łączy się też i z moją osobą, ponieważ kiedy tu przyszedłem jako następca księdza Piotra 5 lat temu, zacisnęliśmy troszeczkę szeregi, żeby uatrakcyjnić dla siebie i dla przybywających tutaj miejsca, również to miejsce święte, dlatego taka była inspiracja, aby to, co tu jest najcenniejsze, przede wszystkim ludzie, ale też i miejsca związane zarówno z historią, z przyrodą, ale też i z religią, stały się w jakiś sposób wyeksponowane. A ludzie, którzy tu przybywają, zarówno ci stali mieszkańcy, jak i przyjezdni, letnicy, chociaż i coraz częściej już na stałe osiadający mieszkańcy, którzy byli kiedyś tylko związani z przyrodą, z tym bogactwem Jabłonki i okolicznych tutaj lasów Ramucko-Napiwockich, teraz po prostu już obierają to miejsce jako docelowe, bo tutaj chcą zostać w tych osobliwych miejscach.